kwiecień 1917 roku. Europę przecinają linie frontów wojny światowej. Tylko służby wywiadowcze utrzymują łączność ze swymi agentami we wrogich państwach i tylko bardzo ważnych agentów tam się przerzuca. W pociągu, który minął granicę szwajcarsko-niemiecką, jedzie 27 pasażerów. Nie wolno im wysiadać podczas postojów ani z nikim rozmawiać. Są obywatelami wrogiego wobec Niemiec państwa. Wagon, w którym jadą, został zaplombowany. To Rosjanie, przywódcy partii bolszewickiej. Na ich przejazd przez Niemcy wyraził zgodę cesarz Wilhelm II. Został przekonany, że jeśli ludzie ci powrócą do ojczyzny, to działać będą na rzecz militarnego osłabienia Rosji i wyprowadzenia jej z wojny, a więc w interesie Niemiec. Pociąg specjalny mija Niemcy, Szwecję i Finlandię. Jego pasażerowie docierają do Piotrogrodu. Kwietnia 1917 roku. Rezydent niemieckiego wywiadu w stolicy Rosji nadał szyfrogram do Berlina. Lenin szczęśliwie przybył i rozpoczął działać zgodnie z naszymi życzeniami. Witam Państwa serdecznie w programie Zakręty Dziejów. Dzisiaj o jednym z tych zakrętów dziejów, o których mało wiemy, chociaż mówiono o tym bardzo, bardzo dużo. Bo o tym, co propaganda minionego ustroju nazwała wielką socjalistyczną rewolucją październikową, wszyscy słyszeli wielokrotnie. Doczekało się to wydarzenie ogromnej ikonografii, wielkiej legendy. Tylko no właśnie w tej legendzie ziały pewne luki, o których dzisiaj porozmawiamy z naszymi gośćmi. Witam serdecznie w studiu profesor Paweł Wieczorkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, i dr Jan Bury, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. A właśnie z tą legendą Wielkiego Października jest tak, że czegokolwiek się dotknąć, to okazuje się, że było to albo zupełnie inaczej, albo w ogóle nie miało to wydarzenie miejsca. Ale skoro zaczęliśmy od owego zaplombowanego wagonu, no przecież nie było to tajemnicą już dla współczesnych, że w taki sposób Lenin się dostał w 1917 roku do Piotrogrodu, a nie było też chyba... No trudno domyślić się, że jeżeli w 1916 roku był w Szwajcarii, to droga, którą mógł się dostać do Rosji, wiodła w ten czy inny sposób przez państwa centralne. Jak to się stało, że jakoś ten drobny szczegół był poza uwagą badaczy tematu, także tych, którzy działali w krajach zachodnich. Możliwe, że on był przede wszystkim niewygodny dla ówczesnej propagandy rosyjskiej, jeszcze i później radzieckiej. To były przecież elementy, które by pokazywały całą rewolucję w bardzo złym świetle, bo jak dzisiaj tutaj wiemy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, no wygląda na to, że rewolucję rosyjską, radziecką właściwie, no, przeprowadzono za pieniądze niemieckie. I tu możemy analizować, do czego państwo jako instytucja jest zdolne na arenie międzynarodowej, w stosunkach międzynarodowych, aby osiągnąć swój cel. Jeżeli toczy się wojna, to właściwie nie ma żadnych granic. Państwo będzie wykorzystywać wszelkie możliwe dostępne środki, aby osiągnąć cel i zniszczyć wroga. Zniszczyć w dość perfidny sposób, właściwie bez użycia kul, tylko przy pomocy pieniędzy. Bo do przeprowadzenia tylko rewolucji przy pomocy Lenina. Tak. Przy pomocy Lenina nie było tajemnicą. Przecież Kierenski, przeciwnicy polityczni oskarżali Lenina, że jest niemieckim agentem. Tym okresie jeszcze przed przejęciem władzy przez bolszewików, tak. Mówimy o tych gorących miesiącach, tak. Rewolucji. Ale potem uznano za ohydną kontrrewolucyjną propagandę i oczywiście tego rodzaju poglądy nie mogły być prezentowane publicznie. Ale to w jaki sposób oficjalna propaganda była w stanie wytłumaczyć ten zdumiewający fakt, że Lenin z Curychu nagle znajduje się cudownym sposobem przeniesiony do... Udał się, przejechał, przebył, ale że Niemcy go opuścili, to już był szczegół, nad którym się nie zastanawiano. Ale opowiem panom taką anegdotkę. Opowiadała mi to osoba parę lat temu, która była świadkiem przybycia Lenina, bardzo sędziwa dama, na dworzec w Piotrogrodzie. Ona poszła na ten dworzec, bo też to przybycie Lenina było obwieszczone, było wiadomo, że ten, no mało znany, ale jakoś tam popularny agitator przyjeżdża.
ona weszła na taką skrzynkę po pomarańczach, bo tam takie się walały. To był okres, kiedy w Rosji nawet były pomarańcze. W Związku Sowieckim już rzecz niedostępna. I wysłuchała tego Lenina. I po wielu latach pytana, bardzo już sędziwa, powiada, że coś mówił, ale ona nie zwróciła uwagi, co, bo to nic ciekawego. A zobaczmy. To sławne przemówienie. Zobaczmy, przypomnijmy sobie sytuację całą roku 1917. Na początku 1917 roku sytuacja Niemiec w I wojnie światowej była niewesoła. Rok poprzedni zamykały straszne statystyki. W jednej tylko bitwie pod Verdun Niemcy stracili 500 000 ludzi. Morale żołnierzy dalej tkwiących w okopach miało wartość śladową. Prowadzenie dalej wyniszczającej wojny na dwa fronty stało się nierealne. Niemcy musieli zakończyć wojnę na wschodzie i skoncentrować siły na zachodzie, gdzie do walki mieli wkrótce wejść Amerykanie. Szansą na wyłączenie Rosji z wojny było zwycięstwo w tym państwie proletariackiej rewolucji. Doprowadzenie do zamieszek na terytorium przeciwnika jest starym jak świat elementem sztuki wojennej. Niemcy ukuli nawet specjalny termin dla takiej gry – Revolutionierungspolitik. W tym przypadku postacią kluczową dla realizacji tego pomysłu wydawał się być lider bolszewików – Lenin, konsekwentnie głoszący hasła antywojenne. Kiedy Lenin przybył do Piotrogrodu w kwietniu 1917 roku, obiecał Rosjanom pokój i ziemię. Tą obietnicą trafił w dziesiątkę, dokładnie w sferę marzeń i nadziei milionów. Żaden rząd rządzący Rosją od rewolucji lutowej do października nie rozumiał tych nastrojów. Lenin powtórzył swoją obietnicę po zwycięstwie bolszewików. Zapewniał swoich oponentów, że przytłaczająca większość ludzi pracy błaga o natychmiastowe przerwanie wojny. Zaatakowali go wszyscy prominentni działacze partyjni. Mikołaj Bucharin nawoływał do rewolucyjnej wojny przeciwko Niemcom. Lew Trocki protestował przeciwko, jak mówił, pokojowi pisanemu mieczem na ciele żyjącego narodu. A jednak Lenin postawił na swoim. Wbrew wszystkim kazał podpisać pokój z Niemcami, jak mówił, za każdą cenę. Czy widział dalej niż inni? Czy rozumiał więcej niż partyjni towarzysze? A może prowadził taką grę, o której nikomu nie mógł powiedzieć. Przez całe dziesięciolecia upór Lenina w sprawie podpisania pokoju z Niemcami oceniano jako dalekowzroczność wodza, konieczność, którą tylko on, wielki przywódca bolszewików, rozumiał. Propaganda radziecka dowodziła, że rewolucja nie udźwignęłaby ciężaru wojny zewnętrznej i domowej, że pokój, choć był gorzką kapitulacją, to w efekcie stworzył warunki ważniejszego zwycięstwa, umocnienia władzy bolszewików. Dopiero od niedawna ten upór Lenina kojarzy się z niemieckimi działaniami. 6 kwietnia 17 roku Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom. Było kwestią czasu, zanim nowe, niewymęczone wojną, doskonale wyposażone oddziały amerykańskie ruszą do walki na zachodnim froncie. Sprostanie tej sile w sytuacji wojny na dwa fronty było nierealne. 4 dni po amerykańskiej decyzji o wojnie z Niemcami z Zurichu ruszył do Rosji pociąg z ciekawym pasażerem, Włodzimierzem Leninem. Bezpieczny przejazd przez objętą wojną Europę Centralną zagwarantował mu pierwszy kwatermistrz armii niemieckiej, generał Erich Ludendorff. Jak Ludendorff wyobrażał sobie dalszy przebieg wydarzeń? Najprościej rzecz ujmując, niemieckie dowództwo zakładało, że Lenin wywoła rewolucję, w wyniku której obalony zostanie rząd tymczasowy z Kierńskim na czele. Przypomnijmy, rząd, który postanowił walczyć do końca. Następnie władzę w Rosji przejmą bolszewicy skłonni do podpisania z Niemcami separatystycznego pokoju. Niemcy przerzucą żołnierzy i sprzęt na zachodni front. Pokonają siły Antanty, a potem rozprawią się z bolszewicką Rosją. Lenin godził się na taki plan, oczywiście z wyjątkiem ostatniego punktu. Zakładał, że jak już znajdzie się w Rosji,
pokieruje rewolucją, zdobędzie władzę, podpisze z Niemcami pokój. A kiedy oni będą zajęci na Zachodzie, wystarczająco umocni zdobycze rewolucji, aby później ktoś mógł ją zdławić. Warunkiem ziszczenia się planów Ludendorffa i Lenina było przejęcie władzy przez bolszewików, a to w kwietniu 1917 roku wydawało się wielce prawdopodobne. Od początku wojny do rewolucji lutowej Rosja straciła 6 milionów ludzi, zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Wróg zajął ponad 1 000 000 km² terytorium, na którym wydobywano 1/10 rudy żelaza, 1/5 węgla. Pracowało 2/3 zakładów przemysłu chemicznego. Znajdowało się kilka okręgów przemysłowych. Głód i nędza, międzynarodowe upokorzenie, to były zdobycze pierwszej wojny. Nastroje rewolucyjne w Rosji były już tak silne, że nikt nie mówił, czy wybuchnie rewolucja, ale kiedy. Wolność słowa, która przyszła wraz z upadkiem cara, spowodowała coraz liczniejsze i ostre żądania ulicy zaprzestania wojny. Rząd tymczasowy Kierńskiego dostrzegał te nastroje, ale uważał, że jedyną szansą uratowania twarzy i dużej części imperium będzie walka do zwycięstwa. Na taką decyzję wpływały również podjęte wcześniej międzynarodowe zobowiązania Rosji wobec Antanty, że nie porzuci sojuszu i nie podejmie z czwórprzymierzem rozmów o separatystycznym pokoju. Postanowiono zatem wzmocnić dyscyplinę w armii i walczyć. Ale niewiele uzyskano. Tysiące żołnierzy, rosyjskich chłopów ruszyło na wschód do domów. Skala dezercji była ogromna i nawet ostre sankcje niewiele zmieniły nastroje w armii. W tej atmosferze bolszewicy, którzy za Leninem od kwietnia 17 roku powtarzali pokój i ziemia, stali się politycznie atrakcyjni i to nie tylko w Rosji, ale także w Niemczech. Czy niemiecki plan pomocy bolszewikom to pomysł z początku 1917 roku? Otóż z ostatnio ujawnionych dokumentów tajnego archiwum byłej komunistycznej partii Związku Radzieckiego wynika, że już 2 lata wcześniej Berlin postanowił wspierać finansowo rosyjskich rewolucjonistów. Wiosną 1915 roku Ministerstwo Finansów zezwoliło na przekazanie w 2 ratach 7 milionów marek na, cytuję, wsparcie rewolucyjnej propagandy w Rosji. W grudniu tego samego roku mieszkający w Danii socjalista niemiecki, sprzyjający bolszewikom, Aleksander Parwus utworzył Instytut Pokoju, do którego zaczęły napływać pieniądze od rządu niemieckiego, oficjalnie dary na realizację szlachetnych celów Instytutu. W rzeczywistości środki te służyły na zakup wielu towarów, których w Rosji brakowało. Uzyskane kwoty po ich sprzedaży lądowały w bankach Piotrogrodu, zwłaszcza w Banku Azowskim, i były do dyspozycji bolszewików. W teczce tajnego archiwum KPZR, oznaczonej sygnaturą 4352, jest jeszcze kilka dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że Niemcy przekazywali dziesiątki milionów marek na fundusz partii bolszewickiej. Można powiedzieć, że inwestowali w siebie, gdyż w zamian oczekiwali przerwania wojny na wschodzie. Wkrótce po przejęciu władzy bolszewicy postanowili swoje obietnice wprowadzić w życie. 16 listopada Trocki wysłał w świat telegram, że nowy rząd radziecki pragnie pokoju. Było to wyjście w kolor państwom centralnym. Dzień później austriacki minister spraw zagranicznych, książę Czernin, napisał w liście do przyjaciela: pokój zawarty jak najszybciej jest konieczny dla naszego ocalenia. 19 listopada bolszewicy ogłosili, że pragną zawieszenia broni na wszystkich frontach. Odpowiedzią Francuzów była mowa premiera Georges'a Clemenceau, który zapewniał, że jego polityką jest wojna i tylko wojna. Stanowisko Francji było związane z nadziejami, jakie dawało włączenie się Stanów Zjednoczonych do wojny. Na wiosenną ofensywę w 18 roku Amerykanie mieli dostarczyć ponad 500 000 świetnie przygotowanych żołnierzy. Trocki, niezrażony stanowiskiem Antanty, przekazał Francuzom 21 listopada oficjalną notę, w której informował, że rząd bolszewicki nakazał przerwanie walki i zamierza podjąć negocjacje z Niemcami. 27 listopada trzej radzieccy emisariusze z zakrytymi twarzami zostali przeprowadzeni przez linię frontu w pobliżu Dźwińska.
z pełnomocnictwami ustalenia warunków wstępnych do rozpoczęcia negocjacji. Tego samego dnia w geście prowokacji politycznej Trocki opublikował tajne układy, jakie Rosja zawarła z aliantami między 14 i 17 rokiem, dające na przykład Francuzom wolną rękę w okupacji niemieckiego terytorium, Włochom duże zdobycze w Austrii i Turcji, Rosji Konstantynopol i cieśniny Bosfor oraz Dardanele. 29 listopada nowy kanclerz Niemiec, książę Hertling, publicznie poparł radziecki wniosek o zawieszenie broni. Kaiser poszedł nawet dalej. Zasugerował ministrowi spraw zagranicznych Richardowi von Kuhlmannowi, aby zaproponował Rosji sojusz. W tej atmosferze państwom centralnym poprawił się nastrój. Austriacy byli blisko Wenecji, a Niemcy zaczęli przerzucać 42 dywizje, ponad 500 000 ludzi, na zachodni front. 2 grudnia 17 roku bolszewicka komisja na rzecz zawieszenia broni przekroczyła linię frontu i pociągiem została dowieziona do byłej fortecy rosyjskiej w Brześciu Litewskim. Na rokowania przybyli także Austriacy, Bułgarzy i Turcy. Na czele rosyjskiej delegacji stali Adolf Joffe i Leon Kamieniew. Pozostali to dość oryginalni negocjatorzy. Anastazja Bitsenko, skazana na 17 lat za zamordowanie carskiego ministra wojny. Był też jeden żołnierz, robotnik i chłop zabrany w ostatniej chwili z jednej ze stacji kolejowych. Wszystko zgodnie z nowymi zasadami władzy radzieckiej. 15 grudnia zebrani w Brześciu negocjatorzy uzgodnili, że jest to koniec działań wojennych na wschodnim froncie. Zamilkły działa od Bałtyku po Morze Czarne. Teraz nadszedł moment wynegocjowania samego traktatu pokojowego, regulującego podział terytorialny i skalę zdobyczy wojennych. Na tę część rozmów do Brześcia przybył Trocki jako szef delegacji bolszewików. Niemcy orientowali się w kłopotach nowej władzy radzieckiej i dlatego postanowili wydusić z niego, co się da. Bolszewicy musieli podjąć walkę z kozakami, którzy nie chcieli uznać nowego reżimu. W dwóch innych miejscach pojawiły się poważne siły wywodzące się ze starego reżimu. W Kubaniu carski generał Korniłow zebrał liczne wojska, a w Nowoczerkasku generał Aleksiejew. Ukraina nie odpowiedziała pozytywnie na apel Lenina przepuszczenia oddziałów bolszewików do walki z formacjami białych, co wywołało 24 grudnia 17 roku krwawy konflikt z Ukrainą. Jeśli do tego dodamy fakt ogłoszenia przez Finlandię i Estonię niepodległości, to widzimy, w jakich tarapatach była bolszewicka rewolucja. Na ostre niemieckie warunki Rosjanie nie chcieli się zgodzić. Im odpowiadał wariant określany przez Trockiego ani wojna, ani pokój. Wykorzystując stan rozkładu i dezorganizacji radzieckiego państwa, Niemcy postanowili wznowić działania militarne po 17 lutego 18 roku, kiedy to upływał termin zawieszenia broni. Ruszyli na wschód, a po 124 godzinach wdarli się już na głębokość 250 km. Lenin i Trocki zrozumieli, że każdy dzień takich strat stawia ich w coraz gorszej pozycji w rokowaniach w Brześciu i że czym prędzej zgodzą się na niemieckie warunki, tym lepiej. 1 marca wznowiono rokowania właśnie w tym budynku. A mimo to Niemcy nie wstrzymali swojej ofensywy. Przeciwnie, dzień później weszli do Kijowa, stolicy Ukrainy. Rosjanie już rozumieli, że nie ma żadnych przesłanek, by zwlekać z podpisaniem pokoju. 3 marca o 17 radziecko-niemiecki układ został podpisany. Bolszewicy oddali z ziem dawnego imperium prowincje nadbałtyckie, Polskę, Białą Rosję, dzisiejszą Białoruś, Finlandię, Besarabię, Ukrainę i Kaukaz. Stracili 1/3 terytorium i 1/3 mieszkańców. Wszystkie bazy marynarki wojennej na Bałtyku poza Kronsztadem zostały im zabrane. Okręty floty czarnomorskiej z baz w Odessie i Nikołajewie miały być rozbrojone. 630 tysięcy jeńców austriackich miało być natychmiast zwolnionych. Ponadto Rosjanie oddali Turcji część Armenii. Właściwie wszyscy, w tym sam Lenin, zgadzali się, że warunki pokoju były dla nich uwłaczające, ale uzyskano
cel nadrzędny. Rosja bolszewicka była już poza wojną światową i mogła się zająć wojną domową. Muszę powiedzieć, że kiedy myślę o roku 1917, to właściwie jedyna analogia, jaka mi przychodzi do głowy, to jest podbój państw Azteków, Inków przez garstkę Hiszpanów w czasie konkwisty. No bo tak, mieliśmy ogromne carskie imperium i nagle wagon zaplombowany, w tym jest 27 osób rewolucjonistów. Jeszcze niewspomniany w filmie statek, którym między innymi Lew Trocki też z grupą niewiele większą rewolucjonistów przybywa do Rosji. No i w ciągu kilku miesięcy kilkadziesiąt osób to całe ogromne imperium jest w stanie opanować. Tak to przynajmniej wygląda, jeśli patrzy się na to oczami bardziej pisarza niż historyka. No ale nie sposób nie zadać pytania, jak to jest możliwe, że tak niewielka, nieliczna grupa ludzi, których można zmieścić w jednym wagonie, była w stanie obalić ogromne imperium i zbudować równie wielkie imperium. Primo, panie profesorze. Primo. Jednak specyfika rewolucji rosyjskiej, ale podobnie jak rewolucji francuskich kiedyś, polegała na czym innym. Nie trzeba było panować imperium, wystarczyło panować stolicę. Więc ta skala jest troszkę mniejsza. Kto miał władzę w Piotrogrodzie, ten miał władzę nad Rosją, bo potem to już na zasadzie domina postępował. I rzecz polegała na tym, żeby przekonać do swoich tez, do swojego programu, przede wszystkim Piotrogród. Oczywiście kraj w jakimś sensie też. W tym filmie słyszeliśmy o znakomitym zabiegu Lenina socjotechnicznym, przejęciu programu rolnego partii eserowskiej. Rzeczą najważniejszą była neutralizacja chłopstwa i pozyskanie tej grupy, na którą bolszewicy jakoś tam mogli liczyć częściowo, przynajmniej części robotników, z której zaczęto tworzyć bojówki militarne Czerwoną Gwardię. To była właśnie jedna siła bolszewików. To i wysoko opłacana, świetna propaganda właśnie za niemieckie pieniądze. Do tego dochodziło zniechęcenie wojną i jeszcze jedna typowa prawidłowość takiej sytuacji przedrewolucyjnej. Zniechęcenie społeczeństwa do wojny, do tego, co się dzieje. W takiej sytuacji partia skrajna, grupka skrajna, bardzo lewicowa albo bardzo prawicowa, i tu alternatywą była dyktatura wojskowa, do której niestety w Rosji nie doszło. Otóż taka grupka ma szansę przejęcia władzy, bo ludzie przez przekorę, przez niechęć do tego, co jest, są skłonni przejściowo, na chwilę, przynajmniej poprzeć tych albo lewaków, albo tą twarde rządy wojskowe. W każdym razie nie chce im się stawiać im oporu. Tak? Ja sądzę, że gdyby Niemcy rzeczywiście zamierzyli sobie, że mają zniszczyć, rozsadzić Rosję od wewnątrz, sądzę, że znaleźliby później, no, może w późniejszych miesiącach, inny sposób, żeby jeszcze więcej przesyłać pieniędzy, właśnie wzmacniać propagandę, tak jak mówił pan profesor, bo przecież to jest główne narzędzie rewolucji. Także wydaje mi się, że to jest no, tylko pewna taka wpadka historii, że to się stało w danym momencie. Lenin mówił bardzo dużo różnych rzeczy i pisał, więc właściwie w dziełach Lenina jest cytat na każdą okazję, ale przypominam sobie taki cytat, że on przewrót bolszewicki, czyli to, co propaganda uparcie nazywała rewolucją październikową, określał mianem rewolucji dziennikarzy, choć chyba bardziej by tu pasowało określenie rewolucji agitatorów. Czyli ta waga propagandy w całym przedsięwzięciu była przez niego wyraźnie doceniana. No i przez Niemców też, bo jak te pieniądze poszły na co? Na dozbrojenie armii Gwardii Czerwonej i na wydawanie pism rozmaitych. Te pieniądze, żeby było śmiesznie, oszczędnie używane, szły jeszcze na propagandę komunistyczną, między innymi w Niemczech, po roku 17, po roku 18. Ale propaganda może wszystko, no Lenin nie obiecywał drugiej Irlandii, ale ludzie mu uwierzyli. Ale propaganda, którą bolszewicy powiedzieli w Niemczech, była potem wymierzona przeciwko Niemcom. To jest pytanie, czy wywiad niemiecki tak do końca kontrolował to, co robił, czy po prostu ktoś tam wpadł na pomysł, no
poślijmy im tych bolszewików na zasadzie odpalenia bomby i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zresztą sprawa się wymknęła spod kontroli. Niemcy sami wyhodowali sobie hydrę, z którą przyszło im później walczyć w późniejszych latach. No później przecież w czasie zimnej wojny kto inny się zmierzał ze Związkiem Radzieckim. Wydaje mi się, że to jest taka nieprzemyślana polityka, która nie bierze... Tak, doraźny cel jest najważniejszy, natomiast nie jego konsekwencje. No przecież pamiętamy późniejsze dzieje, jak na przykład wspieranie przez Amerykanów mujahedinów w Afganistanie, którzy się przeistoczyli później w Al-Kaidę, z którą Amerykanom przychodzi teraz walczyć. Także wydaje mi się, że państwo jako instytucja nie powinno rzucać się, by osiągnąć właśnie jakiś doraźny cel w danej chwili. Powinno raczej przemyśleć konsekwencje długofalowe danego postępowania. Cofnijmy się w takim razie troszkę, czy wiemy coś na ten temat, kiedy się narodził w Niemczech taki pomysł, żeby bolszewików użyć, kto na nich zwrócił uwagę i jaka była droga od pomysłu do realizacji? Przede wszystkim generał Hoffmann, szef sztabu dowództwa na wschodzie, bo to był taki mózg polityczny i mózg wojskowy wojny niemieckiej. To był gdzieś rok 16, to równocześnie proklamowanie Królestwa Polskiego, próba, świadomość, że nie da się wygrać wojny na dwa fronty, że trzeba zlikwidować jeden z frontów. Z zachodniego się nie udawało, bo to jest Verdun i to jest klęska pod Verdun niemiecka, czyli właściwie fiasko próby przełamania militarnego Francji, więc trzeba sobie dać radę z Rosją. Wiadomo, że z Rosją nie ma możliwości zwycięstwa militarnego nad Rosją, znaczy można ją pokonać, ale nie da się jej wyeliminować skutecznie z wojny, bo trzeba wejść do Moskwy, trzeba wejść do Piotrogrodu, a to jest po prostu niemożliwe. Za mało jest ludzi, za mało wojska, czyli trzeba szukać innych sposobów. Wydaje mi się, że sam pomysł nie był żadną nowością. Niemcy mieli, wydaje mi się, pieniądze i środki, w ogóle możliwości wtedy, żeby zrealizować cały pomysł. Inwestowali ogromne pieniądze, tutaj padły różne kwoty. To znaczy, ja bym powiedział troszkę inaczej, bo doktorze, mówi pan o pewnej scenie, zresztą, no muszę powiedzieć, uderzmy się w piersi, bo my jesteśmy tutaj chyba najwięcej winni. Polscy socjaliści wyciągnęli Lenina z austriackiego więzienia w 14 roku. Tak by grzecznie, jako internowany, doczekał końca wojny. Może by umarł na jakąś czerwonkę albo inną cholerę w obozie internowanych i byłby spokój dla świata. A może ktoś inny by wtedy wyglądał, żeby prowadzić rewolucję? Ale to raczej mało prawdopodobne, bo wbrew koncepcji bolszewickiej ja uważam, że bez złowrogiego geniusza Lenina, to by się wszystko nie udało. To musiała być wybitna jednostka. To jest taka dwoistość w nauce bolszewickiej. Bo z jednej strony, że jednostka się nie liczy w dziejach, ale jeżeli tą jednostką był Lenin albo później Stalin, to jednak okazuje się, że geniusz jego przemożny miał wpływ na nadzieje dalsze. No więc wyciągnęli go z tego więzienia, to polscy socjaliści przekonali austriackich towarzyszy, że ten Lenin jest właściwie wrogiem państwa rosyjskiego i nie należy go w związku z tym poddawać internowaniu. No i spokojnie sobie pojechał do Szwajcarii, gdzie knuł w tej Szwajcarii. Zresztą nie bardzo wiedział co, bo mówiąc szczerze, do momentu rewolucji lutowej Lenin był zagubiony i nie miał jasnego ani oczywistego pomysłu na to, co się stanie w Rosji. Właściwie pierwsza wojna światowa to jakby w roku 1914 była załamaniem wielkich marzeń tego całego ruchu, którego bolszewicy byli schizmatyckim odłamem, bo liczono, że kiedy zostanie ogłoszona wojna, to masy ludowe cisną bronią, powiedzą, że w ogóle ich to nie interesuje w najmniejszym stopniu i tak się stać miało. Tymczasem, jak wiemy, było zupełnie odwrotnie. Entuzjazm na ulicach i nawet partie socjalistyczne francuskie, niemieckie musiały się opowiedzieć entuzjastycznie za wojną. No, a przywódca francuskich socjalistów nawet swą pacyfistyczną wcześniejszą działalność przypłacił życiem. Także Lenin z bolszewikami, kiedy siedzą w tym Curychu, wydają się takim bardzo śmiesznym towarzystwem. Sfrustrowani, ponieważ są odcięci, są zamknięci w Szwajcarii, nie mają możliwości manewru, nie mają pieniędzy przede wszystkim na swoją działalność. Natomiast tutaj Niemcy wyciągają rękę, dają im te pieniądze, przerzucają ich. Spytam, jak, skąd wywiad niemiecki miał dojście do bolszewików? Czy on prowadził już jakieś operacje przed rokiem 1914 i stąd konszachty z ruchem rewolucyjnym rosyjskim, który był
no dość silny i jak tutaj pozwolę sobie powiedzieć, bolszewicy wbrew późniejszej legendzie byli drobnym, naprawdę niewiele znaczącym odłamem w tym, sektą można powiedzieć, w tym ruchu. Czy tam się już wtedy rodziły powiązania, czy też Niemcy sięgali przez jakieś inne z kolei powiązania tego myślę, ruchu? Z tego co wiemy, bo ta sprawa nie jest zupełnie jasna, sięgali przez powiązania typu socjalistycznego. Głównym emisariuszem ze strony Lenina był Fürstenberg Hanecki, polski Żyd, bardzo zaufany człowiek Lenina, właśnie jego emisariusz do kontaktów z Niemcami. Hanecki miał kontakty z socjaldemokratami, a wśród socjaldemokratów były mocne agentury policyjne, tajnych służb niemieckich. To w ten sposób szło. A w centrali ktoś zwrócił uwagę, że właśnie może warto podpłacić tego przywódcę tej małej grupki, bo jest bardzo radykalna. No żaden inny by nie starał się wycofać Rosji z wojny oczywiście w tak gwałtowny sposób. Nie, więcej, bardzo antycarscy eserowcy byli jednak generalnie rosyjskimi patriotami. Zresztą dla każdego świadomego polityka rosyjskiego było oczywiste, że wycofanie z Rosji to klęska, a przetrwanie Rosji do zakończenia wojny to zwycięstwo. Rosja miała ten cel w Entencie, że miała trwać. Nic więcej. I blokować siły wygrać niemieckie miały państwa zachodnie. I wtedy wspólna konferencja pokojowa. No, mówimy o czarnym scenariuszu dla Polaków, nawiasem mówiąc, bo przecież i myśmy trochę na tym zaplombowanym wagonie wtedy na krótką metę zyskali, chociaż w ogólnym bilansie można się zastanawiać. Przypomnijmy sobie o kontekst, w którym te wydarzenia miały miejsce. Zapraszam na felieton filmowy. Okoliczności, w jakich Lenin powrócił do Rosji, należały do sekretów partii komunistycznej. Trzeba było ograniczyć się do tego, co w tej sprawie napisał Stalin. Po długim wygnaniu Lenin powrócił do Rosji. Przyjazd Lenina miał ogromne znaczenie dla partii i dla rewolucji. W tak zwanych tezach kwietniowych przywódca bolszewików sprecyzował program przejęcia władzy drogą powstania zbrojnego oraz zakończenia grabieżczej oraz imperialistycznej wojny. Rząd Aleksandra Kiereńskiego oskarżył Lenina i kierownictwo partii bolszewickiej o zdradę państwa i otrzymywanie funduszy od rządu niemieckiego. Wódz bolszewików schronił się w Finlandii, oddając kierownictwo przygotowań do powstania w ręce Lwa Trockiego. W Radzie Piotrogrodzkiej bolszewicy uzyskali większość i utworzyli Komitet Wojskowo-Rewolucyjny. Był to w rzeczywistości sztab przygotowujący zbrojny przewrót. 7 listopada zostały zajęte główne punkty w mieście. Dnia następnego zdobyto Pałac Zimowy, siedzibę rządu tymczasowego. Pełnię władzy przejął rząd robotniczo-chłopski, Rada Komisarzy Ludowych, której przewodniczącym został Lenin. Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez władze bolszewickie był dekret o pokoju i rozpoczęcie rozmów pokojowych z Niemcami. Działania zbrojne faktycznie ustały, a na froncie coraz częściej dochodziło do bratania się żołnierzy rosyjskich z niemieckimi. Pokój z Niemcami został zawarty w Brześciu Litewskim 3 marca 1918 roku. Front wschodni przestał istnieć. Już 21 marca wojska niemieckie przystąpiły do nowej ofensywy i zbliżyły się do Paryża na odległość 80 km. Stolicę Francji ostrzelano z grubej berty. Jednak przewaga liczebna wojsk Ententy nad Niemcami wciąż rosła w miarę przybywania na front dywizji zza oceanu. Wielu historyków wyraża opinię, że w 1918 roku państwa centralne mogły jeszcze wygrać wojnę, gdyby nie przystąpienie do niej Stanów Zjednoczonych, wybuch rewolucji w Niemczech i rozpad monarchii austro-węgierskiej. Pasażer zaplombowanego wagonu, Włodzimierz Lenin, który odegrał czołową rolę w zorganizowaniu bolszewickiego przewrotu, stał się dyktatorem sowieckiego państwa. To on był inicjatorem masowego terroru, traktowanego jako narzędzie sprawowania władzy. Z jego inicjatywy utworzono łagry, a pojęcie wroga ludu wprowadzono jako wyjmujące spod prawa całe grupy społeczne. Po zawarciu zgodnego z interesami Niemiec brzeskiego traktatu pokojowego, bolszewicy mogli skoncentrować się na wojnie domowej.
Zgodnie z planami Lenina, zwycięstwo w tej wojnie miało umożliwić bolszewikom dalsze rozprzestrzenianie systemu komunistycznego w celu zrealizowania hasła rewolucji światowej. W roku 1920 Armia Czerwona rozpoczęła już marsz na zachód, który miał wieść przez Warszawę. Tymczasem Polska stawiła zdecydowany opór. Sowiecka propaganda liczyła na to, że uda jej się przekonać polskich robotników i chłopów, by przechodzili na stronę Armii Czerwonej. Świadczyło to o całkowitej nieznajomości nastrojów panujących w polskim społeczeństwie, dla którego niedawno odzyskana niepodległość państwowa stanowiła wartość, jakiej należy bronić nawet za cenę życia. Główne siły armii bolszewickiej pod wodzą Michaiła Tuchaczewskiego zbliżyły się już na odległość kilku kilometrów od Warszawy. Natomiast armia konna Budionnego oblegała Lwów. Był to błąd strategiczny popełniony przez Stalina, komisarza politycznego Armii Czerwonej, który nie zezwolił Budionnemu na marsz ku Warszawie, by wesprzeć wojska Tuchaczewskiego. Marszałek Józef Piłsudski przygotował plan kontrnatarcia. Grupa uderzeniowa, składająca się z 3. i 4. Armii, wykonała uderzenie z nad rzeki Wieprz na północ, przeciw lewemu skrzydłu wojsk sowieckich, zmuszając je do odwrotu. Klęska zadana Armii Czerwonej w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku ocaliła Europę przed sowiecką ekspansją. W następnych latach komunistyczne państwo, terrorem nazwanym dyktaturą proletariatu, umacniało swoją władzę na obszarach Rosji. Pozornie mało ważne wydarzenie, przewiezienie Lenina i 26 bolszewickich przywódców do Rosji przez wywiad niemiecki, wywołało lawinę zdarzeń o coraz większej wadze. A bolszewicki przewrót, nazwany rewolucją październikową, doprowadził w ciągu następnych lat do dramatycznych przemian globalnych i przyniósł dziesiątki milionów ofiar. Najpierw skończył się demokratyczny epizod w historii Rosji. Zlikwidowano nawet wszelkie pozory parlamentaryzmu. Hasło "cała władza w ręce rad" oznaczało przejęcie całej władzy przez partię. Komuniści znacjonalizowali przemysł i banki, przejęli handel, odebrali ziemię chłopom. Zlikwidowano wszystkie partie polityczne z wyjątkiem bolszewickiej. Skończyła się wolność słowa. Dla przeciwników politycznych zorganizowano sieć obozów koncentracyjnych. Utworzone zostało zagrażające całej ludzkości imperium komunistyczne, które upadło dopiero po 70 latach, a ze skutkami jego istnienia świat boryka się do tej pory.
Taka kwestia, która pojawiła się w filmie, sugestia, że gdyby nie ta udana akcja niemieckiego wywiadu, że dzięki powodzeniu tej akcji niemieckiego wywiadu, no gdyby nie kilka innych okoliczności, państwa centralne jeszcze wojnę mogły wygrać. Czy to się mieści w prawdopodobieństwie, czy też trzeba raczej przyjąć, że Lenin był taką jakby bombą zostawioną na pożegnanie światu przez Niemcy kajzerowskie. Panie redaktorze, wydaje mi się, że dzisiaj przynajmniej, jak gdy analizujemy różne wojny, konflikty, to właśnie najistotniejszą w nich częścią, czy też może elementem, jest sprawa logistyki, właśnie zapewnienia amunicji, zapewnienia paliw. Natomiast sprawa elementu ludzkiego jest już nawet drugorzędna. Rommel przegrał w Afryce nie dlatego, że walczył z silniejszymi, bardziej sprawnymi wojskami. Po prostu zaczęło się od nich. Tak, zdecydowanie. Zaczęła mu się kończyć benzyna, zaczęła się kończyć amunicja. Te czołgi zostały gdzieś tam na piaskach pustyni. Więc wydaje mi się, że prowadzenie wojny to nie jest właściwie kwestia taka, czy w pewnym momencie możemy ją przerwać, czy nie. Nie, jest to kwestia odcięcia przeciwnika od źródeł zaopatrzenia właśnie w broń, właśnie w paliwa. Jakby mogło być w 1918, może w 19 roku, 20 by się skończyła wojna, to cóż, pan profesor... Ja bym tutaj bronił naszego filmu. Mianowicie myślę, że ofensywa Ludendorffa o włos była od Paryża i o włos od powodzenia w 18 roku. Właśnie ofensywa możliwa dzięki temu, że... Wojska z frontu wschodniego. Wschodu, ale... Bo wszystko jednak w polityce, w historii bywa obosieczne. Nie ma jednoznacznych skutków. Ale właśnie to wojsko, które przyszło ze wschodu po załamaniu ofensywy, zaraziło bolszewizmem armię niemiecką. Armia niemiecka zaczęła gnić od środka po kwietniu 18 roku. No bo to byli ludzie, którzy zetknęli się z propagandą bolszewicką. Bardzo, bardzo przecież no taką... I mieli naoczny przykład, że wojsko, bo patrzyli na Rosjan, może się rozejść dosłownie na froncie. Wreszcie do domów. Czyli w jakimś sensie plan Lenina się też znowu spełnił. Rewolucja, można powiedzieć, rykoszetem wróciła do Niemiec. Ja wiem, że dotykamy w tej chwili sprawy no, niezwykle niejasnej, radującej serce literata. Może dla historyka to nie jest tak radosne, a mianowicie przeróżnych jakichś tajemniczych, tajnych powiązań, które wtedy między wywiadami, między rozmaitymi organizacjami spiskowymi istnieć musiały. No, zwracam uwagę na to, że w momencie, kiedy jedzie wagon zaplombowany z Leninem i jego towarzyszami przez Niemcy do Skandynawii, no, to również wyrusza z Ameryki statek, na którym również zawiedzą wywiadów, podobno, nie wiem, nie jestem to pewien, podobno zawiedzą prezydenta Wilsona. Wypuszczani są komuniści amerykańscy do Rosji właśnie po to, żeby robili tam rewolucję. No więc to jest... Choć nie było to w interesie Ameryki. Tak, to jest sprawa dość tajemnicza. Tu jest jedna rzecz. Mianowicie taka, powiedziałbym, niechęć, a może nawet patologiczna nienawiść środowisk liberalnych Zachodu do caratu jako takiego, do monarchii Romanowych. Mamy potem taki uderzający przykład w momencie, kiedy po rewolucji lutowej rząd tymczasowy chce oddać cara Anglikom, w końcu to bliski kuzyn króla Jerzego V, Lloyd George stanowczo odmawia. To pokazuje, że w gruncie rzeczy może nie Lenin na czele państwa i wyjście Rosji z wojny, ale obalenie caratu i utrwalenie tak zwanej demokracji w Rosji było na rękę Entente. Czy to jest tak, że przywódcy zachodni przespali ten moment, jakby nie bardzo rozumieli, z czym mają do czynienia? Oni po prostu uznali, że jakaś rewolucja w Rosji musi wybuchnąć, no to imperium było dość anachroniczne już na owe czasy. W związku z czym, no dobrze, niech wybucha, im szybciej, tym lepiej. Panie redaktorze, wywiady na całym świecie tworzą przeróżne raporty, które nie zawsze czytane są przez polityków, nie zawsze brane pod uwagę. Czasem dzieje, no, toczą się swoim torem, zupełnie niekiedy nie mają różne rządy na nie wpływu, ale czasem te rządy starają się ingerować, szczególnie w czasie wojny, żeby uzyskać swoje cele. No ale z drugiej strony dochodzimy do metod
pracy służb specjalnych, które są właściwie nieprzeniknione. Często w tych raportach, które historyk ma, którym historyk może się zaznajomić, nie ma właściwie prawdy. Służby specjalne regularnie starają się kamuflować nawet swoje prawdziwe zamiary, prawdziwe intencje w dokumentach. Często one są dwuznaczne, niejasne, albo też ich po prostu brakuje. Szczególnie to dotyczy Rosji. I tu chyba pan profesor się zgodzi, że nawet dokumenty z okresu powstania listopadowego i styczniowego są ciągle w Rosji utajnione i nie ma do nich dostępu, a nie mówiąc już o świeższych danych z XX wieku. Wydaje mi się, że to jest bardzo chyba charakterystyczne dla tego kraju, ten kult tajności, co powoduje właśnie tworzenie się przeróżnych spiskowych teorii, ponieważ nie ma innej możliwości wytłumaczenia zjawisk. No, ale czy może rewolucja wybuchnąć bez spisku? Właśnie. No, tak. Tu jest jedna rzecz, bo żeśmy nie zwrócili na to uwagi, ale ogromnie ciekawa. Historycy postępowi, liberalni i lewicowi obśmiewają ten wątek. Natomiast coś jest zastanawiającego. Rząd tymczasowy, który powstał po obaleniu monarchii, po obaleniu caratu w Rosji, składał się wyłącznie z członków masonerii rosyjskiej. No raczej takich przypadków w sumie nie ma. To pokazuje na międzynarodowe i wewnętrzne powiązania, na to, że ten anachroniczny carat stał się celem właściwie bardzo różnych sił politycznych, bo nie tylko Niemców, ale także i kręgów liberalnych na Zachodzie. Bo to chciałem podkreślić, że bolszewicy wykazują jakąś niewiarygodną zręczność w czerpaniu pomocy ze wszystkich możliwych źródeł. Nie tylko te, nie wiem, 6 milionów, wagon złota, no tutaj różne są obliczenia wywiadu niemieckiego, ale również płyną duże pieniądze od amerykańskich milionerów, od trustów, bankowców. Wydawałoby się, że w ogóle no, osób jak najbardziej niezainteresowanych tym, żeby bolszewicka ideologia się kiedykolwiek na świecie rozpleniła, a tymczasem czy to jest jakoś zbadane, czy to jest cały czas czeka na swojego historycznego detektywa, ta cała sieć pomocy i powiązań, z której Lenin koniec końców korzysta? To nie koniec końców, bo to zaczęło się nawet przed 14 rokiem. W ogóle ta partyjka dzięki subsydiom bankierów rosyjskich się utrzymywała. Mi się wydaje, że to była taka... Międzynarodowa finansjera stworzyła rewolucję komunistyczną, której głównym hasłem było powywieszanie bankierów. No tak, ale póki ich nie powywieszano, można było z tego czerpać wcale przyjemne korzyści. Poza tym to zasada... Czyli znowu to co zrobił niemiecki, tak na krótką metę opłaca się, dajmy bolszewikom milion, to dzięki temu, co oni zarobimy pięć, a co będzie dalej, oczywiście, no o tym nie myślimy. No to stara teza Lenina, dajmy im... Kapitaliści sami sprzedadzą nam sznur, na których ich powiesimy. Ich powiesimy, oczywiście. Jeszcze jedna tutaj ciekawa, myślę, kwestia. Otóż Lenin znakomicie działał jako taki radykalny lewicowiec, ale potomek jakobinów francuskich. To się dobrze wpisywało w radykalną lewicową tradycję Zachodu. Zdemaskowanie bolszewików jako ludobójców, jako grupy politycznej, która się wyłamuje z wszystkich przyjętych norm, było bardzo trudne i właściwie tak prawda, że nastąpiło po II wojnie światowej. Do II wojny cały czas na lewicowe kręgi Zachodu ta legenda eksperymentu społecznego i tak dalej bardzo silnie działała. Czy my mamy szansę dotrzeć do takich materiałów, które wyzwolą nas z domysłów i na przykład jednoznacznie naświetlą interesy, nie wiem, Izraela Łazarewicza Parwusa, który też jest takim ogniwem łączącym Lenina z kilkoma co najmniej wywiadami. Te przepływy finansowe banków sztokholmskich ówczesnych, z trustu J.P. Morgana, no to są takie rzeczy, gdzie człowiek zainteresowany tymi sprawami natyka się na jakieś przedziwne koincydencje, natomiast nie mamy dokumentów, nie mamy, nie wiem, raportów wywiadu. Być może one gdzieś tkwią w jakichś archiwach? Nie sądzę. Czyli jesteśmy już na wieki wieków amen skazani wyłącznie na literackie wizje tego wydarzenia? Palmiro Togliatti, jeden z najwybitniejszych działaczy komunistycznych XX wieku, mówił, że decyzje o pewnej wadze nigdy nie są protokołowane. Tego rodzaju rzeczy załatwia się zawsze na gębę, a jeśli są kwity, to się je bardzo szybko niszczy. Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś się chowa do szafy pancernej, że ta szafa ocaleje, więc ja byłbym tutaj sceptykiem. Natomiast, proszę państwa, rzecz ciekawa. Spuścizna Lenina to jest 50 kilka tomów opublikowanych pieczołowicie w kilku wydaniach.
poszerzanych w Rosji. Natomiast tak naprawdę ta spuścizna jest dwa razy większa. I druga połowa tej spuścizny to były te rzeczy, które zostały ocenzurowane. Pomału teraz w Rosji te rzeczy się pokazują. Myślę, że już samo zbadanie tej utajnionej spuścizny leninowskiej da nam bardzo wiele odpowiedzi na bardzo wiele pytań. No skoro została utajniona, to jest wskazówka, że był jakiś powód. Oczywiście. Domyślam, że to są głównie listy, nie artykuły do gazet, tylko jakieś rozmaite jego listy, papiery robocze. Dyrektywy i tak dalej, i tak dalej. No na przykład miał on taki miły zwyczaj, że Rosjan nie nazywał inaczej właśnie w takiej poufnej, prywatnej korespondencji jak bydło, albo mierzwa, albo jeszcze gorzej. Jego nienawiść do narodu rosyjskiego, którą żywił i była autentyczna, jest tam głęboko pokazana. No oczywiście tego w czasach sowieckich nie można było publikować. O czym my tutaj, tak się zastanawiam, mówiliśmy przez ostatnich 20 parę minut? O niewiarygodnym na skalę historii spisku, który odniósł powodzenie, czy o serii zupełnie nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności, takim gigantycznym historycznym quid pro quo, które dało skutki przeraźliwe, straszne dla całego świata, ale zupełnie przez nikogo, włącznie z samymi głównymi protagonistami, nieprzewidywane. Ja bym jednak obstawiał tą pierwszą możliwość, mianowicie powiedziałbym, poszedłbym krok dalej, powiedziałbym, że to nam pokazuje, że historię XX wieku pisano poza, że tak powiem, oficjalnym jej przebiegiem, poza tym, co masy mogły wyczytać w prasie, mogły dowiedzieć się w radiu, mogły dowiedzieć się w propagandzie. To jest w znacznej mierze historia tajnej polityki, tajnych służb, spisków właśnie zawiązywanych głęboko w ukryciu. To się zaczyna mniej więcej właśnie od przewrotu w Rosji, no i potem trwa od czasów współczesnych. Czy pan będzie bronił, panie doktorze, tezy o tym, że efekt przez nikogo do końca przewidziany nie był? Ja bym się przede wszystkim obawiał z jednej strony bezkarności, a z drugiej strony braku odpowiedzialności służb specjalnych, które starają się zbyt bardzo ingerować często w stosunki międzynarodowe. No właśnie na przestrzeni XX wieku było to chyba najlepiej widoczne. Te służby specjalne obalały różne reżimy, tworzyły nowe, wcale nie lepsze, czy też korzystniejsze dla społeczeństw. Te służby specjalne, gdy są niekontrolowane, mogą doprowadzić do nieobliczalnych właściwie szkód, które pokutują, a które przecież dotykają przede wszystkim ludzi, bo rewolucja rosyjska w Rosji doprowadziła przecież do niesamowitych strat ludzkich w samym XX wieku. Miliony przecież ludzi zginęły właśnie w związku z systemem, który tam powiedział, że patrząc na historię XX wieku, służby specjalne były groźniejsze dla świata niż bomba atomowa. Przynajmniej w tym konkretnym momencie historycznym, no, przypomina mi się tytuł sławnej książki Józefa Mackiewicza Zwycięstwo prowokacji. Być może ten tytuł pasuje do wszystkich wydarzeń rosyjskich, jak ulał. I również tego, co prawem domina stało się później. Proszę państwa, mówiliśmy o historii tajnej. Dzisiaj historii tajnej w tym sensie, że dziejącej się gdzieś za kulisami. I teraz cóż, można w to wierzyć, albo można trzymać się wersji podręcznikowych, ale jak pozwoliłem sobie to w którymś momencie powiedzieć, rewolucja nie może wybuchnąć bez spisku. A to, z czym mieliśmy do czynienia w Rosji, to niewątpliwie była rewolucja, ale właściwie cykl rewolucji, w związku z czym spiski być musiały. No i jak tutaj udało nam się ustalić, tak naprawdę do końca ponad wszelką wątpliwość nie będziemy wiedzieli, co się wtedy zdarzyło i co miało decydujące znaczenie, no bo historia tajna ma to do siebie, że się odbywa w ukryciu i nie zostawia dokumentów, które można by zbadać. A wielka szkoda. Ale miejmy nadzieję, że te archiwa będą otwierane stopniowo i coś powoli będzie. Ale przynajmniej próbowaliśmy zerknąć z historii za kulisy, do czego też i państwa zachęcam przy każdej możliwej okazji. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, dr Jan Bur byli gośćmi Zakrętów Dziejów. Zapraszam państwa na kolejne programy TVP Historia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.